Robert, no najważniejsze, wyjaśniło się, co będziesz robił w przyszłym roku. Duże zadanie przed tobą. No tak, ale powiem szczerze, że jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ uważam, że jest to idealna dla mnie sytuacja na przyszły rok. Także wszystko fajnie. Ogólnie jestem zadowolony też, ponieważ wracam do współpracy z Anglikami, co jakoś mam zawsze miłe wspomnienia z angielską mentalnością i podejściem do motorsportu, a to jest bardzo ważne, ponieważ jednak no jakoś tak bardziej mnie fajnie się pracuje i ogólnie uważam, że do tej pory wszyscy ludzie, którzy właśnie pracowali albo z angielskimi zespołami, albo po prostu byli Anglikami, jakoś mieliśmy to same spojrzenie na motorsport i na to, co trzeba robić, żeby stawać się lepszym kierowcą i lepszym zespołem. Cel jakby ten sam, czyli dużo nauki, ale dużo więcej rajdów, ale część znasz. No tak, ale jednak doświadczenie jest większe niż było w tym roku, ale jeśli porównamy je do czołowych zawodników, to tak naprawdę jest minimalne, bardzo małe. Szczególnie początek roku będzie bardzo wymagający. Trudny to będzie cały sezon, ale na pewno będzie bardziej wymagający początek sezonu, ponieważ pojadę od razu nowym autem w nowym zespole, z nowym pilotem i na nowe rajdy w nowych warunkach, ponieważ i Monte Carlo i Szwecja będą to dla mnie całkowicie nowe rajdy w całkowicie innych warunkach do tej pory, do których się ścigałem. No i sądzę, że pierwsza część sezonu mam nadzieję, że będzie taka fajna, spokojna, ale nie ukrywam, że druga część sezonu, nie wiem jak się sprawuje Fiesta na asfalcie, ale jeśli będzie tak jak myślę, to powinno być całkiem nieźle na drugiej części sezonu, szczególnie też gdzie sądzę pierwsze rajdy Mistrzostwa Świata jednak okej, dużo mi dały, ale nie mogę za dużo wykorzystać, ponieważ i rytm i jazda była na szutrowych OS-ach nie taka jak w końcówce, dlatego sądzę, że od Finlandii tak naprawdę powinno być już mi łatwiej, co nie oznacza, że będzie łatwo, ale będzie na pewno sporo łatwiej niż na początku roku. Miałeś okazję jeździć już Fordem Fiesta WRC, jakbyś to porównał do Citroena? Czy to są podobne samochody, różnią się? Nie, no tak naprawdę nie mogę porównywać, ponieważ ciężko jest porównywać auto, którym jeździłem półtora roku temu, no prawie półtora roku temu, do auta, którym jeździłem miesiąc temu w innych warunkach, także naprawdę autem WRC ja nigdy nie jechałem oprócz Wielkiej Brytanii na OS-ie. Mówię o prawdziwym OS-ie po trakcie rajdu, oczywiście autem nowej generacji WRC, dlatego dużo będzie rzeczy do nauczenia się, do odkrycia. No i zadanie będzie konkretne. Też sporo rajdów, będzie sporo przygotowań. Pojadę najprawdopodobniej, do dziś musimy się zgłosić, podjąć decyzję, czy pojadę rajd Janer. Powinien, tak mi się wydaje, że jeśli zdążymy z systemem i wszystko będzie dobrze, to na pewno tam się zjawię, żeby po prostu rozgrać kości przed sezonem i tyle. No, może jeszcze jakiś dodatkowy, jakiś mały rajd w pierwszej części sezonu, ale to zobaczymy. No te rajdy tutaj we Włoszech w tej chwili też służą przygotowaniom. No tak, no, ale to trudno nazwać rajdem. Tak naprawdę jechanie 4 razy jednego OS-u to się różni od jechania OS-u w Mistrzostw Świata, ale zawsze coś daje, szczególnie w mojej sytuacji, gdzie muszę podjąć ważne decyzje co do pilota. Nie jest to najłatwiejsza decyzja, powiem szczerze. Dlatego też ostatnie półtora miesiąca trochę myśli mi to kosztowało, ale jeszcze tak naprawdę nie podjąłem decyzji, także zobaczymy.